poszczególnych etapach jury oceniało lekcje tańca klasycznego, wariacje lub pas de deux, a w trzecim dodatkowo układ dowolny. Pracą jury przewodniczyła Maria Krzyszkowska. Konkurs odbywał się we wspaniałej atmosferze i muszę od razu na początku powiedzieć, że jest to zasługa dyrektora Bronisława Prądzyńskiego. On stworzył konkurs gdański, on co dwa lata go organizuje i to jest niesłychanie ważne dla całego środowiska baletowego. W ciągu kilku dni przyjeżdżają młodzi tancerze, czasem nawet dzieci, dlatego że w tym roku wzięły udział dwie dziewczynki, które jedna ma 13, druga 14 lat i chłopiec 15. Więc jeszcze to jest sprawa bez precedensu. Jeszcze tak młodziutkich dzieci na konkursie nie było. Przyjechało 56 uczestników, co też jest bardzo dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że to jest konkurs ogólnopolski, to nie jest konkurs międzynarodowy. Wzięły udział wszystkie szkoły, to znaczy 5. I mam naprawdę wrażenie, że młodzież jest bardzo utalentowana, a jest to przecież przyszłość naszego baletu. Po raz pierwszy w historii gdańskiego konkursu tańca zostały z nim skojarzone debiuty choreograficzne. Swoje układy zaprezentowały Danuta Petrów, Ilona Trybuła-Czajka i Beata Wrzosek. Świetną sprawą jest to, że to nie bierze udziału w konkursie. Jest przerwa między etapami i są debiuty choreograficzne. Świetnie, że są, ponieważ musi się coś dziać, musi się ciągle rodzić coś nowego i myślę, że właśnie młodzi ludzie powinni mieć głos w tym względzie. I to jest świetne, jeżeli pozostanie to w tradycji tego wszystkiego, to jest szansa, że pojawią się bardzo ciekawe rzeczy. W Operze Bałtyckiej trwa uroczysty koncert galowy połączony z ceremonią wręczania nagród laureatom konkursu. Grand Prix dla artystycznej indywidualności przypadło Annie Sąsiadek z Gdańskiej Szkoły Baletowej. Co jest najważniejsze, żeby dobrze wypaść? Czy pewność siebie, czy opanowanie wspaniałej techniki, czy zaangażowanie w taniec, czy wytrzymałość psychiczna? Wydaje mi się, że przede wszystkim pewność siebie. No pewność siebie razem z tą pracą, co się włożyło na tym, bo jeżeli ktoś włoży bardzo dużo pracy i nie jest pewny siebie, jest, boi się wszystkiego i nie wierzy w siebie, to na pewno mu nie wyjdzie. To, no 70-80%, nawet 100, mogę powiedzieć, że nie wyjdzie, mu wszystko tak, jak mógłby zrobić. Kiedy jest ktoś pewny siebie, może być lepiej od tego, co cały czas pracuje. Po prostu on wie, że dobrze zrobi i to przekazuje publiczności, publiczność to odbiera. Miło nam dodać, że młodzi tancerze z Gdańska zdobyli w sumie aż 6 nagród. Na szerszą relację z 9. Ogólnopolskiego Konkursu Tańca zapraszamy dziś do programu drugiego o godzinie 21.30. A z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca wszystkim ludziom baletu życzymy sukcesów. Konkurs promuje. Konkurs pozwala całą osób młodych. Od Gdańska datuje swoją artystyczną drogę, bo przecież tutaj niektórzy to mają po 13 lat, 15 lat, po prostu przyjadą na następny konkurs, no i potem stają się no, wspaniałymi artystami baletu. Pierwszy ogólnopolski konkurs odbył się w Warszawie w 1961 roku, potem odbył się jeszcze drugi konkurs. No i następnie, tak jak to u nas bywa, po naszemu, długo, długo nic. Następnie, no ponieważ ja byłem bardzo żywym zwolennikiem tych konkursów, udało mi się
prawie po 20 latach je wznowić i w Gdańsku trzeci ogólnopolski odbył się w 1979 roku. I od tego czasu one odbywają się no, prawie już regularnie, a obecnie odbywają się co 2 lata. Już no, weszły po prostu jak gdyby na stałe w kalendarz gdański. Dziś w Międzynarodowym Dniu Tańca galowym koncertem w Gdańskiej Operze Bałtyckiej zakończył się 9. Ogólnopolski Konkurs Tańca. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 56 młodych tancerzy reprezentujących 5 polskich szkół baletowych: bytomską, gdańską, łódzką, poznańską i warszawską. Zmagania tancerzy występujących w 2 grupach wiekowych, młodszej dziewcząt i chłopców oraz starszej dziewcząt i chłopców, oceniało jury powołane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Konkurs obejmował 3 etapy. W pierwszym wszyscy uczestnicy wzięli udział w lekcjach tańca klasycznego. W drugim wykonali 2 wariacje lub 1 pas de deux z klasycznego repertuaru, a w ostatnim uczniowie grupy młodszej prezentowali układ tańca dowolnego oraz powtarzali 1 wariację prezentowaną w 2 etapie lub pas de deux, a uczniowie grupy starszej wykonali układ tańca dowolnego oraz 1 wariację nieprezentowaną w 2 etapie. Kolejność występów ustalono drogą losowania. Myślałam o konkursach przejmując wychowankę w klasie 3. To znaczy jest to codzienna lekcja i pewne predyspozycje fizyczne decydują, że nauczyciel zaczyna myśleć pod kątem rywalizacji konkursowej. Sądzę, że stąd się zaczęło, a potem jest tylko wybór wariacji indywidualnie do każdego uczestnika. W mojej szkole, ja prezentuję szkołę warszawską, w grudniu odbyły się eliminacje. Startowało w tych eliminacjach ponad 30 dzieci, z tego 12 zostało wybranych. I sama te eliminacje to już były ogromnym przeżyciem i stresem dla wielu dzieci. A konkurs, no wiadomo, młodsi są bez obciążeń, bo nikt o nich nic nie wie, starsi. W wypadku dziewczynek, które już brały udział, zajmowały jakieś miejsce, ich odpowiedzialność jest większa, żeby nie wypaść gorzej. Jest to młodzież, przeżywa tak samo ogromnie, trema i nigdy nie wiadomo po prostu, co z tego tak naprawdę wyniknie, jakie będą efekty. Lekcja wcześniej została przygotowana, zarejestrowana i rozesłana do wszystkich szkół baletowych. Uczniowie mieli na przygotowanie równy okres czasu, także szanse wszystkich tych uczestników są jednakowe. Już po tej pierwszej lekcji widać, że będzie bardzo wysoki poziom. Oczywiście to są, że tak powiem, jeszcze osoby nie w pełni, znaczy nie tyle przygotowane do konkursu, ale jeszcze bardzo młode, ta przynajmniej grupa juniorów. Dopiero właściwie okazało się, jak one tańczą właśnie w tych wszystkich wariacjach i żałuję, że niektóre, że tak powiem, przez warunki pewnie, tak zwaną aparycję, odpadną już po lekcji, nie zobaczymy, jak tańczą. Uważaj na nią, Grzegorz. W plecy, Karolina. Szybciej, lewa.
prostu zadziwiające jest, jak różnią się te osoby na sali baletowej, a później konkretnie już w kostiumie, w paczce baletowej, w danej sytuacji określonej, przedstawiając jakąś konkretną rolę. I myślę, że młodzież miała naprawdę wspaniałą szansę pokazać te swoje lepsze strony. I był bardzo trudny wybór, dlatego no, mieliśmy trochę kłopot, czy wyrównane były opinie bardzo. I także przeszło sporo osób do trzeciego etapu, no i znowu będzie pewnie następny problem, kto będzie tym najlepszym. Все, конец. Нельзя ни на секунду звонить. Темп, ни на секунду. Как взял темп в начале. Не поэтому. Да? Не поэтому. Так что ты кувырнулся немножко на первом там, коленочка так затряснулась. Поэтому побоялся делать. Не надо бояться. Надо уметь ориентироваться. А так молодцы. Спасибо большое. Zdaniem, jak wypadają w tym konkursie? Bardzo dobrze. Na razie z starszej grupy to przyszli wszyscy. Myślimy, że mamy mocną grupę. Kibicujemy swojej szkole, to znaczy łódzkiej szkole baletowej. Przyjechałyśmy z Łodzi. Macie jakieś swoje typy na laureatów głównych nagród? No może w młodszej grupie to może Magda Wałęsa, nie wiem. Do czwartej klasy baletowej w Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Teraz tańca klasycznego uczy nas pani Irena Tarasiewicz. Jestem najmłodszą uczestniczką konkursu i w związku z tym jestem trochę stremowana, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku. Jest kilka dziewczynek uroczych, są chłopcy z piątej, czwartej klasy, to jest w ogóle młodzież bardzo, właściwie prawie dzieci i już widać ten zapał, widać osobowość, widać jak żyją na scenie, jakich taniec ma, jaki ma wyraz, jak to wszystko, no po prostu są to piękne dzieci. Z przyjemnością oglądam wszystkich uczestników i sprawia mi to dużą przyjemność, że nasz polski balet no, zaczyna nabierać po prostu coraz wyższego poziomu.
Troszkę powiedziałabym mam niedosyt, jeśli chodzi o starszych chłopców. Młodszych chłopców jest mniej, ale na bardzo wyrównanym poziomie i bardzo wysokim. Natomiast rzeczywiście brakuje mi takiego reprezentacyjnego duetu, tak jak to bywało na konkursach w Gdańsku, że właściwie para tak się rzucała w oczy. Teraz jakby oddzielnie demonstrują swoje umiejętności, ale to nigdy nie wiadomo. Tancerz to rzadki ptak i co roku nie może być tak samo. Każdy, kto chodzi do szkoły baletowej, powinien zobaczyć, jaki poziom prezentują inne szkoły z Polski baletowej. Nie możemy uczestniczyć w konkursie, ponieważ jesteśmy jeszcze za młodzi i nie mamy może jeszcze takiego wykształcenia, jak powinniśmy mieć. Chociaż zdarzają się już wyjątki, niektóre osoby uczestniczą już w konkursie, a to już są naprawdę bardzo dobre osoby. Jak będziemy starsi, to prawdopodobnie weźmiemy udział w konkursie. Temu na konkursie ogólnopolskim w Gdańsku zajęłam 3. miejsce. No i wydaje mi się, że w tym roku bardzo dobrze mi poszło. Dostałam się do finału, to już naprawdę dużo mówi. No i nie wiem, może jakieś wyróżnienie, może coś będzie. W tym roku no każdy z nas na pewno się poprawił i w tym roku każdy z nas ma jakieś większe osiągnięcia. Ja ten chyba konkurs mi się jednak bardziej podoba. Każdy z konkursów, bez względu na to, czy jest to konkurs wygrany, przegrany, po pierwszym, drugim etapie, daje na pewno
możliwość pracy z pedagogiem, który przygotowuje danego ucznia, tancerza, często są to dorośli. Ja występowałem w konkursach, będąc już zawodowym tancerzem. Możliwość pracy z pedagogiem, osiągnięcia pewnego poziomu przez to właśnie, że dodatkowa ilość prób, dodatkowa ilość pracy jest włożona w to, żeby przygotować się właśnie do konkursu. Jest to na pewno wielka pomoc dla takich młodych ludzi, jak w tym wypadku, do tego, żeby przygotować ich do solistycznych partii, do ról, do pracy w teatrach już po ukończeniu szkoły. We wcześniejszych edycjach konkursu szkół baletowych przeważnie właśnie zauważało się małe różnice, mimo że jest to konkurs tańca klasycznego. Zawsze są to jakieś cechy charakterystyczne dla środowiska minusowe czy też plusowe. W tym roku zauważyłam z przyjemnością, że styl, zachowanie akademickiej czystości klasyki jest wyrównany. I to jest chyba cel tego konkursu. Tak powinniśmy szkolić swoich tancerzy. Konkurs odbywał się we wspaniałej atmosferze i muszę od razu na początku powiedzieć, że jest to zasługa dyrektora Bronisława Prądzińskiego. On stworzył konkurs gdański, on co dwa lata go organizuje i to jest niesłychanie ważne dla całego środowiska baletowego. W ciągu kilku dni przyjeżdżają młodzi tancerze, czasem nawet dzieci, dlatego że w tym roku wzięły udział dwie dziewczynki, które jedna ma 13, druga 14 lat i chłopiec 15. Więc jeszcze to jest sprawa bez precedensu, jeszcze tak młodziutkich dzieci na konkursie nie było. Przyjechało 56 uczestników. Co też jest bardzo dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że to jest konkurs ogólnopolski, to nie jest konkurs międzynarodowy. Wzięły udział wszystkie szkoły, to znaczy 5. I mam naprawdę wrażenie, że młodzież jest bardzo utalentowana, a jest to przecież przyszłość naszego baletu. Jest to niesłychanie ważne. I mam nadzieję, że te konkursy będą się powtarzały jeszcze w dalszym ciągu, prawda, pomimo jakichś na pewno trudności finansowych. Trenowałam gimnastykę artystyczną, miałam tam też zajęcia z klasyki i zawsze chciałam tańczyć. Jednak zawsze mnie ciągnęła ta klasyka. Wszyscy mówili, że bardziej się nadaje do klasyki, do baletu. Przyszłam do szkoły baletowej, na początku jeszcze nie bardzo wierzyłam w siebie, no ale oczywiście poznałam mojego profesora, panią Bachariewę, która mnie przez 5 lat cały czas prowadzi. I ona mnie nauczyła kochać balet, kochać taniec, kochać muzykę i teatr. I właśnie dzięki niej tak się wszystko zaczęło i się rozwinęło. I przez te wszystkie lata nauczyłam się właśnie tego. Dyrektor konkursu, pan Bronisław Prądzyński, jest tak dalece perfekcjonistą w organizacji tego konkursu, że wieczór galowy zaplanował właśnie w Dniu Międzynarodowym Tańca. Brawo dla pana dyrektora. A my dzięki temu mamy przyjemność przypomnieć Państwu owo orędzie adresowane nie tylko do artystów baletu, ale także do wszystkich miłośników tej wspaniałej sztuki. Taniec to sztuka głęboko ludzka. Stanowi ekspresję ciała człowieka, jego umysłu i wyobraźni. Wszystkiego, co składa się na ludzką osobowość. Taniec to wyjątkowy język, zrozumiały wszędzie, we wszystkich kulturach, dosłownie i symbolicznie, jako zabawa i jako sztuka. Świętość i powszedniość. Kiedy tancerz osiąga mistrzostwo, zbliża się do boskości. Taniec to przejaw życia. Potrzeba tylko woli tańca, aby tańczyć. Murray Lewis. I pora, drodzy Państwo, na kolejny moment dzisiejszego święta. Moment, na który wszyscy czekamy z niecierpliwością. Za chwilę pani Maria Krzyszkowska będzie wręczać dyplomy laureatom 9. Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Gdańsk 95. Miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze w grupie młodszych dam, już wiemy, że to są prawdziwe damy, otrzymuje Magdalena Vasko, Państwowa Szkoła Baletowa w Gdańsku.
Będzie na pewno kurczątko w czasie koncertu laureatów. W grupie chłopców młodszych pierwsze miejsce Dominik Jakubiec. Państwowa Szkoła Baletowa w Warszawie. Grupa starszych dziewcząt i nagrody następujące. Jury w tej grupie nie przyznało nagrody drugiej, natomiast przyznało dwie nagrody pierwsze ex aequo. I otrzymały je Karolina Jupowicz, Państwowa Szkoła Baletowa w Warszawie. I Paulina Wieczorek, Państwowa Szkoła Baletowa w Poznaniu. No i myślę, że teraz pora na dżentelmenów. Tak, starszych dżentelmenów. W tym roku ową nagrodę, nagrodę specjalną Telewizji Polskiej, a tym samym udział w konkursie Eurowizji, który w tym roku odbędzie się w Lozannie, otrzymuje Filip Barankiewicz z Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Zbliżamy się do najbardziej gorącego momentu, do nagrody głównej, którą jest Grand Prix 9 Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Gdańsk 95. Grand Prix za artystyczną indywidualność, a jest to rzeźba Rydwan Apolina i nagroda prezydenta miasta Gdańska otrzymuje Anna Sąsiadek. Prosimy. Jury 10 Ogólnopolskiego Konkursu Tańca postanowiło nie przyznawać w tym roku Grand Prix. Taką oto informacją rozpoczęto ogłoszenie wyników 10 Ogólnopolskiego Konkursu Tańca. Przystąpiło do niego ponad 60 utalentowanych uczniów szkół baletowych z Warszawy, Łodzi, Bytomia, Poznania i Gdańska. Uczestnicy startowali w dwóch grupach. Młodszej, która obejmowała klasy od 4 do 6 i starszej, klasy 7 do 9. Konkurs rozgrywał się w trzech etapach. Czy fakt, iż nie przyznano Grand Prix, był zaskoczeniem dla uczestników i obserwatorów? Można przypuszczać, że nie. W blisko 40-letniej historii Ogólnopolskiego Konkursu Tańca to zaszczytne wyróżnienie przypadło w udziale tylko dwojgu tancerzy. W 1993 roku na 8 konkursie Grand Prix zdobył gdański tancerz Jacek Breś, a dwa lata później Anna Sąsiadek, również uczennica Gdańskiej Szkoły Baletowej. Wśród laureatów tegorocznego konkursu także znaleźli się gdańszczanie. Drugą nagrodę w grupie dziewcząt młodszych zdobyła Paulina Sałek z 4 klasy.
Druga nagroda w grupie dziewcząt starszych przypadła Magdalenie Vasko, która jest dopiero w klasie szóstej, ale jako laureatka poprzedniego konkursu zdobyła wówczas pierwsze miejsce w grupie dziewcząt młodszych, musiała ze względów regulaminowych albo podjąć wyzwanie i startować w gronie starszych koleżanek, albo zrezygnować z udziału w zmaganiach. Wybrała oczywiście to pierwsze. Wielki sukces odnieśli także chłopcy z gdańskiej szkoły baletowej. W grupie młodszej drugie miejsce zajął Marcin Kupiński z klasy czwartej. Zwycięzcą wśród uczestników tej grupy został Michał Kopiński. Otrzymał on także Nagrodę Wojewody Gdańskiego dla najlepszego reprezentanta naszego miasta. Poważne osiągnięcia Gdańskiej Szkoły Baletowej na konkursach, a także sukcesy jej wychowanków na scenach polskich i zagranicznych świadczą znakomicie o właściwym sposobie rekrutacji i wysokim poziomie kształcenia. Od 25 lat dyrektorem szkoły jest Bronisław Prądzyjski. Jego staraniem budynek i wyposażenie dorównuje najwyższym standardom europejskim. Zdaniem wielu fachowców zasługą Bronisława Prądzyńskiego jest także fakt, iż ogólnopolskie konkursy tańca odbywają się właśnie w Gdańsku. Z okazji jubileuszu minister kultury i sztuki przyznał Bronisławowi Prądzyńskiemu nagrodę indywidualną pierwszego stopnia. Jubilata uhonorował swoją nagrodą także prezydent miasta Gdańska. Tym wszystkim cieszy mnie to, że padły wczoraj stwierdzenia i to z ust wybitnych profesjonalistów o wiedzy zawodowej w pojęciu czy w formacie europejskim czy światowym, że te nasze konkursy, które do tej pory tak nieśmiało żeśmy zaczęli organizować, przerodziły się w dobre, profesjonalne konkursy i żeby one w najbliższym czasie stały się konkursami międzynarodowymi dla uczniów szkół baletowych do lat 19. To myślę, że to stwierdzenie jest tym dowodem uznania. Wśród laureatów pierwszych nagród znalazło się ponadto czworo reprezentantów Warszawy oraz przedstawiciel Poznania. Popatrzmy na fragmenty ich występów podczas koncertu galowego. Thank you.
jeśli chodzi o ten konkretnie konkurs, nie przyznaliśmy Grand Prix, co znaczy, że akurat nie znalazła się, a być może nie dojechała, a być może nie wystąpiła akurat w tym konkursie jakaś wielka gwiazda osobowo.